Witajcie moi drodzy, piątek 29 stycznia, a ja jestem, przepraszam za chrypnięty trochę, ale ten, jedziemy z Holandii, w Holandii jesteśmy, piękna tęcza i jadę, mam dwa ładunki do Polski, do Trzebini jeden, a drugi do Ożarowa Mazowieckiego zdaje się. No i przed nami są całe Niemcy, a dzisiaj jest piątek, a rozładunki mam w poniedziałek, więc mam dużo czasu. Dużo czasu to oznacza, że przez te Niemcy mogę przejechać sobie spokojnie, powolutku. I taki pomysł mam, no, żeby stawać na tych stacjach przy autostradzie i pobuszować po tych koszach, nie? W poszukiwaniu 25-centówek. 25-centówek aluminiowych i 25-centówek plastikowych, pozbierać te 25-centówki, zawieźć do kantoru wymiany walut, który się znajduje w każdym Lidlu i w każdym Aldi. Do innych sklepów na razie nie chodzę w Niemczech, także tam jest Penny też chyba i tak dalej. W każdym chyba niemieckim sklepie, takim markecie są automaty do zdawania puszek i butelek. Jest ciepło, 10 stopni moi drodzy, jak kto nie wierzy, mogę pokazać. O, tam chyba widać, chyba było widać. 10 stopni w Holandii, za to nagrywanie może być sowity mandat, więc kończę. I tak, no mam cały, dzisiaj jeszcze jest 14:03, tęcza piękna, jeszcze pokażemy tęczy. 14:00. Niedługo do Niemiec wjadę, więc dzisiaj mam cały wieczór, popołudnie wieczór, a nawet noc, bo mogę sobie w nocy też jechać, tylko latarki nie wziąłem, takiej na czoło, co się nakłada z domu. No i myślę sobie tak, nie spieszy mi się, jadę sobie ekonomicznie powoli, a ten poniedziałek 1129 km do pierwszego rozładunku w Trzebini. I tak może złupimy te Niemcy, co? Złupimy Niemcy i będę buszował po tych śmietnikach dzisiaj i jutro i zobaczymy, ile nam się uda nazbierać pieniądzorów, co? Zostańcie ze mną, miłego popołudnia piątkowego dla was, pozdrawiam, kończę nagrywać, bo w Holandii to dużo kosztuje trzymanie telefonu podczas jazdy. Zostańcie ze mną, pozdrawiam was jeszcze raz.